Księga Nechemiasza, rozdział 3, część 3. Naprawiał również obok niego Ezer, syn Jeszuły, naczelnik Mispy. Drugi odcinek od miejsca w rogu naprzeciwko wejścia do zbrojowni. Również okręg Mispy był zarządzany przez Żyda i on pewnie kierował ludźmi z Mispy przy tej budowie. Tutaj jest podane charakterystyczne miejsce, jakiś róg, czyli miejsce, gdzie mur zmieniał kierunek. Za nim naprawiał Baruch, syn Zabbaja. Następny odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliashiba. Baruch znaczy błogosławiony. Drzwi domu arcykapłana też na pewno były charakterystycznym punktem. Za nim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa. Następny odcinek od drzwi domu Eliashiba aż do końca domu Eliashiba. Następny Meremot naprawiał odcinek chroniący dom arcykapłana. Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy Doliny Nadjordańskiej. Ci kapłani też nie mieszkali w Jerozolimie, mieli pewnie dość daleko, ale przybyli i pracowali. Za nim naprawiali Benjamin i Haszub naprzeciw swojego domostwa. Dalej naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza, obok swojego domostwa. Dalej pracowali ludzie, którzy byli zainteresowani tym, żeby ten mur dobrze chronił, bo chronił ich domy. Imię Benjamin oznacza syn prawicy. Imię Azariasz znaczy Jahwe dopomógł. Za nim naprawiał Binnuj, syn Henadada. Następny odcinek od domu Azariasza aż do rogu i do kąta. Binnuj pewnie naprawiał mur razem ze swoją rodziną. Jego imię oznacza Jahwe zbudował. Jego odcinek znajdował się między jakimiś charakterystycznymi załamaniami. Jedno nazwano rogiem, a drugie kątem. Dalej Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciwko rogu i baszty górnej wystającej z pałacu królewskiego przy dziedzińcu straży, a za nim Pedajasz, syn Pareosza. Następne odcinki chroniły pałac królewski. Była tam jakaś baszta, która wzmacniała możliwości obronne tego odcinka. Imię Pedajasz znaczy Jahwe wykupił. Aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Brama wód znajdowała się naprzeciwko bramy nad doliną. Za nim naprawiali mieszkańcy Tekoa, następny odcinek od miejsca naprzeciwko Baszty Wielkiej, która wystawała aż do muru Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątynni. Mieszkańcy Tekoa naprawiali dwa odcinki muru. Pierwszy jest wspomniany w 4 wierszu 3 rozdziału. Ten Ofel to wzgórze, które prawdopodobnie było najstarszym zabudowanym obszarem Jerozolimy. Ofel dosłownie znaczy kopiec albo stos. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Tutaj jest następna grupa pracowników, którzy byli zainteresowani w tym, żeby mur był dobrze zrobiony, bo mieszkali za nim. Brama końska prowadziła do zabudowań świątyni. To jest ta obecna brama złota, która jest zamurowana, ale widać ją w murze wokół Jerozolimy. Za nimi naprawiali Sadok, syn Immera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, odźwierny bramy wschodniej. Synowie Immera to byli kapłani. Ten Sadok jest wymieniony z jakiegoś powodu osobno. Szemajasz był odźwiernym bramy wschodniej. Ta brama znajdowała się w murze otaczającym świątynię. Za nim naprawiał Hananiasz, syn Szelemiasza i Hanun, szósty syn Salafa, odcinek następny. Za nim naprawiał Meszullam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. Coraz więcej jest takich budowniczych, którzy budują
naprzeciwko swojego miejsca zamieszkania. Widać, że albo Nehemiasz sam tak chciał, albo oni. Za nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników, aż do domu niewolników świątynnych i kupców naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Następny odcinek naprawiali złotnicy, czyli też ludzie, których coś łączyło. Miejsce między narożnym balkonem a bramą owczą naprawiali złotnicy i kupcy. Ostatni odcinek muru też naprawiały grupy zawodowe, też ludzie, których coś łączyło, którzy się znali. Nehemiasz nie napisał, kto wpadł na pomysł, żeby tak ludzi zorganizować, ale można się domyślać, że to był jego pomysł.